Willem Grewe na Highway TN, te literki NOP, to jest organizacja, która wspiera holenderskie jeździectwo i holenderskie konie pod holenderskimi zawodnikami. Przypomnę, na Gran Dorado 2 lata temu był tu trzeci. 3 lata temu był piąty na Ogierze Carambol. To był taki siwy koń po Cassini. Przez wiele lat jego koń numer jeden, na którym startował na Mistrzostwach Europy. A na tym koniu Highway świetnie się spisał w Pucharze Świata w Amsterdamie, ale wtedy przegrał z Danielem Coelem na Legacy. No, jaki czas? Czy to będzie 33 z ułamkiem, czy 34 z ułamkiem, czy 35 z ułamkiem? Bo to są na razie pierwsze 3 miejsca. Będzie Ekermana trudno pobić, ale jakby Holendrzy zajęli drugie, trzecie miejsce, to byłoby pięknie. Wiesz? Oj, bryknął koń. Stracił ułamki sekund. Dobry ten zakręt. Dobrze. Dobrze, muśnięcie. No, niedużo traci. 78 setnych sekundy. Pięknie na ostatniej przeszkodzie. Tylko 400 stracił ostatecznie. Drugie miejsce, ależ się cieszy. Willem Grewe, drugie miejsce. Po piątym miejscu w 2021 roku, po trzecim miejscu w 2022, teraz drugie miejsce. Willem Grewe. No, piękny przejazd Holendra. Zaraz, no. Czy na ostatniej prostej on przegonił Edwarda? King Edwarda? Coś mi się zaciął internet i nie mogę zobaczyć ostatecznie tego miejsca. Zaraz. Nie! To wygrał o 400 sekundy. O 400 sekundy on wygrał. No coś niesamowitego. Ja myślałem, że przegrał 33,7, a Henryk von Eckermann 33,74. No to wielka, wielka radość oczywiście dla publiczności i dla samego zawodnika. Ale przecież miał tą stratę wcześniej, niedużą, ale miał, i że na tym odcinku od przedostatniej przeszkody do ostatniej rozgrywki zdołał tę stratę nadrobić i jeszcze 400 sekundy pokonać Henryka von Eckermana. Coś niesamowitego. No więc pierwsze miejsce Willem Grewe, drugi Henryk von Eckermann, a trzeci Harry Smulders. Tak, zasugerowałem się tą stratą wcześniej, że ta strata po prostu się zmniejszyła, a tu ze straty zrobił się zysk. To był przecież zysk, minus 0,04 sekundy, czyli przewaga 0,04 sekundy. Przepraszam za tą pomyłkę w tym ferworze, jakoś tak, no, nie dowierzałem, że to jest możliwe.